Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym najłąbu odcinku symulatora maszyna. Ja jestem Konradowic i dzisiaj pojedziemy sobie na Stellaris Stary Jawor. Zaczynamy tą transmisję bardzo optymistyczną piosenką Cypisa. Lubię Cypisa, jest z mojego miasta. W sumie. No, teraz będziecie wiedzieć chociaż w jakim mieście mieszka. Witam serdecznie wszystkich na tej transmisji jeszcze raz. A my przejdziemy do symulatora. Do SU-42. Miało być niby SM-42, ale mówię... Kurczę. Przecież to mi bardziej na osobówkę wygląda niż SM-42, więc... Dlatego jedziemy SU-42. SM-42 bardziej do manewrów bym podpiął, niż pod taką jazdę. Więc cóż, no... Odpalamy, nie? I szykujemy się do manewrów. Myślę, że wszystko działa prawidłowo. Jeszcze sprawdzę. Tak. Wszystko działa prawidłowo. Witam serdecznie, panie Simon. Już się z panem witałem na czacie, ale jeszcze raz się przywitam na transmisji. Co my mieliśmy zrobić? A mieliśmy załączyć. To jest podgrzewanie wody. Tu chyba nie ma tej baterii, nie? Widocznej gdzieś, żeby sobie móc załączyć. Z widoku. Ogrzewanie. Równica ogrzewania. Nie, ale baterię bym chciał. Łącznik naprądowy. Start silnika. Nie ma chyba tu baterii, nie? No tak, sterownik układu ogrzewania pociągu. Czytaj pan, czytaj. Na pewno będziesz wiedział. Czy nie ma tej baterii, trzeba poprzez klawisz to zrobić. No dobrze. Już mamy manewr podany, panie, a pan tutaj się zastanawia. Przód prawy i tył, nie czerwony lewy, tylko tył. Reflektor lewy. Pan już odjeżdża. I pan zostanie z nami. Mamy, załączymy sobie pompę paliwa. Czemu mam nastawę towarową, też nie wiem. Załączymy sobie. Pompę oleju i odpalamy lokomotywkę. Pięknie. Lokomotywa chodzi. Aż tam wskazania. Ładnie ciśnienie rośnie. Można wyluzować. Ogrzewania pociągu na razie nie włączamy, bo nie ma to sensu. Wyluzujemy sobie hamulec ręczny. Załączymy radio, przełączymy się na kanał radiowy, nie wiem jaki. 698-35, próba radia. Jest to gdzieś napisane w tej misji. Znowuż, pan to ma normalnie, wszechnapany. Osobowy jeden.
nie dowiemy się. Jednak, no cóż. O, pan ma imprezę w szkole, no jak fajnie. Chyba 6. Też nie kanał 6, to nie wiem. Dajmy na to kanał 9. Może na manewrowym. Na jakim pierwszym? 698-35 próba radia. Nie wiem, nie mam pomysłu, jaki to może być kanał radiowy. Dobra. Mamy semafor. Ładny dzień maszynisty, super. Niech pan poczeka, dzisiaj jest środa, czwarty, w piątek. Aha, w piątek. Dobrze. No tak, w końcu dwa dni przed moimi urodzinami zawsze był. No to się by zgadzało. Czemu ja mam hamulec? A. No tak, zapomniałem, że tu jest inaczej hamulec. Dzisiaj? A nie, gdzie dzisiaj? To w niedzielę, nie dzisiaj. Staram się znaleźć chwilę czasu na transmisję na żywo. Dobra. Mamy zapodane, zobaczmy tylko. Który tu się świeci? Nie ten, co powinien. Dzisiaj lewy, a nie prawy. A czemu? Miał się prawy świecić z tyłu. Tył reflektor prawy. Tu jest lewy, a tu jest który, no? Też lewy. Jak to jest? Jak zapalę lewy, to który się pali? To się pali prawy. Ciekawe. O co, ktoś tu chyba skopał ustawień. Trzeba było zgłosić jako błąd w maszynie. Mi się wydaje, że to jest błąd. Zamawiam pizzę, bo brat mi nie chce zamówić. Kolejną pizzę pan zamawia na transmisji na żywo. No. Pan to ma dobrze. A no tak, bo dzisiaj w tej w Pizza Hut jest promocja, nie? Że druga pizza za złotówkę. Chyba trzeba osobiście iść, bo z dostawą nie ma. Ja chyba za tydzień sobie w środę tak zrobię. Za dzień pizzy. Dzisiaj trochę inny fotel za mną. Nie widać go i tak dobrze, ale chociaż mam wygodne oparcie. Witam serdecznie, panie ktoś coś.
Ale na transmisji na żywo chyba jeszcze nie widziałem. A bynajmniej nie kojarzę, żebym pana widział. Jak mówię, sobie zmieniłem fotel, a teraz mam inny, lepszy. Co ja mogę? Głowę oprzeć na spokojnie, tylko muszę sobie mikrofon wtedy przybliżyć. W końcu wygląda, nie? W końcu wygląda. Może znowu nie ten klawisz. Dobra, do miłego, do zobaczenia, bo nie zajmuję. To jest linia na Damasławek, nie mam zielonego pojęcia, szczerze. Czemu za daleko wsuniętą klawiaturę? Ja jestem z tamtych rejonów, więc dlatego mi jest to ciężko powiedzieć. Więc nie kojarzę to nie za bardzo. Kierunku. A, teraz się świeci lewe, jak jest napisane, że jest prawy. Ktoś tu podmieniał chyba karski. Dobra, ruszamy. Normalnie ta sceneria jest robiona pod jeden wagon. Ale my jedziemy z dwoma, bo uznałem, że jeden to za mało. Trochę przypomina mi, ale to jest stacja, a ta stacja jest nieczynna. Aha. Dobrze wiedzieć. No to jest ogólnie Stary Jawor. Jak mi się wydaje, nie? A nie sprawdzimy teraz w rozkładzie jazdy. Dobra, dowiemy się potem, nie? Jak dostanę rozkład. Tak, no czyli miałem rację. Stacja Stary Jawor. Nie, Roztocze. Roztocze, nie Stary Jawor. Jest napisane Roztocze. Dobra, zbliżamy się do wagonu. Mało hamujemy, bo się za szybko zbliżamy. Dobra, dociągamy. Delikatnie do wagonu. O, wirtualny manewrowy nam wagon doczepił. My teraz zmieniamy kierunek jazdy, zmieniamy oświetlenie. Okej. Odhamowujemy skład. Jesteśmy gotowi do manewrów. Drugą stronę. Wagony podłączone. Tak wyglądają. A takie nam tutaj dali. Nie zapalili tych lampek, tylko nam takie końcówki przynieśli. A. Też można. Dobra. W każdym razie jedziemy. Panie Simon, to się powtarza ta sama sytuacja, już którąś transmisję na żywo.
dobra, muzyka dzisiaj leci. Panie, pan nie podejmuje takich pochopnych decyzji po alkoholu. To tak nie można. No? I stoimy. I teraz będziemy wpychać skład w perony. Świeci zielone, trzeba się przez okienko wychylić. Znaczy zielone, no białe. Dobra, zmieniamy tylny reflektor, przedni. Przedni reflektor. Dobrze, dobrze, niech panu będzie, no. Normalnie tu powinien być manewrowy i nas informować o tym, co tu się dzieje. To znaczy manewrowy? No chyba manewrowy, nie? Ten się nazywa tym gościu, co stoi tutaj i nas informuje o tym, czy możemy spychać dalej, czy nie, przez radio. Nie wiem, nie rozumiem, o co panu chodzi, panie Zweiman. Nic z tej wiadomości nie wywnioskowałem. No, jak była, będzie na imprezie, no to co? To se będzie. Niestety nic panu na to nie poradzę. No dobra, bo przecież ja muszę zahamować skład, bo ja odpinam tutaj wagony. Dobra. Czemu moja F3 załączy? Okej. Jak robimy? A, jeszcze światło. Pyki pyk. Ten tam jedzie, jedzie. A my teraz robimy oblot składu, nie? Żeby było ciekawie.